Kinosława niestety ze względu na czas i brak dotacji i niestety na zmianę technologii musiało zostać zamknięte. Nie tylko z powodu, że to jest potężne kino, że to jest 350 osób i ciężko nazbierać, bo było ciężko nazbierać 5 osób na seans, ale przede wszystkim brak 35 mm i brak nowości spowodował to, że czekamy na możliwości pozyskania jakichś większych pieniędzy, żeby doprowadzić do cyfryzacji tego kina. W zastępstwie wchodzimy w projekt Kina za rogiem i to z kilku przyczyn. Nie tylko, żeby film normalnie wrócił do łask, ale Kino za rogiem daje również repertuar, który można w dowolnym czasie wybrać. Można sobie w kilka osób zamówić seans, wybierając dodatkowy film, a można przyjść normalnie. Przy czym tu jeszcze zaletą jest, że poza fabułą, poza filmami fabularnymi jest bardzo dużo filmów dokumentalnych, jest dużo bajek, więc tutaj będziemy wychodzili do szkół, sporo lektur, możliwości różnych form oglądania, jak i też te kino może funkcjonować zarówno jako sala wykładowa, bo też chcemy robić część wykładów poza serwerem Kina za rogiem, mamy Blu-raya i możemy z DVD robić normalne projekcje, które będą w zależności od potrzeb realizowane. Tak jak mówię, no przede wszystkim wykłady, spotkania z jakimiś ciekawymi ludźmi, gdzie na zasadzie ciężko zawsze jest tą jakość, na przykład czy fotografii, czy prezentacji fotograficznej, czy filmowej. Ktoś przyjeżdża, chce coś pokazać, sala jest jasna, projektor jest byle jaki, ekran jest byle jaki. Tutaj mamy wszystko z górnej półki, jest to sprzęt profesjonalny. Oczywiście to kino teraz w tej części budynku jest jak gdyby obiektem chwilowym, ponieważ jest i ekran większy zakupiony i projektor o większej mocy. Przyszłościowo, że jak będziemy przechodzili do pałacu, to na większych salach, żebyśmy mogli sobie tym sprzętem też poradzić. Stąd też te kino obecnie ma 20 miejsc, bo ono wynika z powierzchni sali. I nie możemy sobie stworzyć większej, no bo po prostu nie będzie to bez sensu. To ma mieć klimat, to ma mieć jakość i cyfrowy dźwięk, i cyfrowy obraz. I mamy tutaj siedzieć, wchodząc, ma być to tak, jak mówimy właśnie, że jesteśmy w kinie, jesteśmy na seansie, nie? Odcięci od rzeczywistości, od telefonów, od chodzenia po kawę, tak jak w domu jest, nie? Że oglądamy sobie, w każdej chwili możemy sobie wyjść. Tutaj jest to jednak takie skupienie większe, no i zobaczymy, jak to wyjdzie, jak mieszkańcy to odbiorą, jakie będzie zapotrzebowanie, bo to też jest taka formuła jak gdyby jak dyskusyjny klub filmowy, bo ktoś przyjdzie i powie, a my byśmy chcieli obejrzeć na przykład Człowieka z żelaza albo czwarty odcinek Dekalogu Kieślowskiego, nie? Bo to nam się podoba i to my mamy u siebie w zasobach. Wystarczy tylko kliknąć i automatycznie ta wersja leci. Na zapotrzebowanie, tak jak mówię, no i też jako formy, jako lektury dla szkół. Koszt adaptacji, poza tym, że własnym sumtem jako pracownicy było to przygotowane, to jest 18 tysięcy złotych. 18 tysięcy złotych to jest właśnie projektor, ekran, no i dźwięk 5.1. A jaka będzie cena biletu na seans? Cena będzie różna w zależności od tego, co my będziemy pobierali. Tam przy pobieraniu filmu mamy wyszczególnioną cenę, czyli inaczej będzie kosztowała bajka, mimo tego, że będzie pełnometrażowa, a inaczej film zakupiony na przykład z 13 roku. Tylko że projekt mówi wyraźnie, cena biletu nie może być większa jak 5 zł.